Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy 2 maja, poniedziałek 2022 rok. Wieczór. I teraz suweren, który sprawuje swoją władzę samodzielnie, odczyta ważną dodatkową informację numer 8 skierowaną do wszystkich. Otóż Magdalena Kaliszewska, wieloletni pracownik korporacji sądowej pod nazwą handlową Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny, wraz z trzecią RP i wszystkimi jej organami konstytucyjnymi, Mateusz Morawiecki, Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński, między innymi Zbigniew Ziobro oraz 460 posłów i 100 senatorów oraz pierwszy prezes Sądu Najwyższego i wszyscy inni pracownicy tejże korporacji oficjalnie i świadomie zabraniają mi zgodnie z ich prawem, które można nazwać lewem, zamiast prawo można lewo używać, lub totalnym bezprawiem, więc w zgodzie z ich bezprawiem oni wszyscy pod wodzą Magdalena Kaliszewska, sekretarka Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki, oni wszyscy zabraniają mi od 5 lat, aby przekazywać kieszonkowe dzieciom. I dlatego chciałem się zastanowić nad tym poważnie. Jak do tej pory nikt ze mną się nie skontaktował z parszywej zmiany z trzeciej RP, ani Magdalena Kaliszewska, ani drogą oficjalną, ani nieoficjalną, ani jakąś drogą pantoflową i tak dalej, aby odszczekać to i zmienić w ten sposób, abym jako suweren mógł przekazywać kieszonkowe dzieciom, ponieważ zgodnie z ich patologicznym prawem mam zabronione, aby przekazywać kieszonkowe dzieciom. Chodzi tutaj głównie w tej wiadomości dzisiejszej o to, że dzisiaj jest długi weekend, taka majówka kolejna, 2022 rok. Poniedziałek się już skończył. Ten, kto dzisiaj pracował lub wykonywał swoje obowiązki służbowe całkiem dobrze, szczerze, z sercem, mógł dzisiaj otrzymać do kieszeni podwójnie lub potrójnie. Dlatego też od dawna uważałem to za kosmiczny skandal, a co najmniej międzynarodowy, że jeden bandyta, Magdalena Kaliszewska, pracownik Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cybilny, chyba że wyleciała stamtąd z roboty, już to co innego, że to ona ma wpływ na całe państwo polskie i razem oni wszyscy od 5 lat zabraniają mi tego, żeby chociażby w takie dni szczególne, kiedy można podwójnie czy potrójnie otrzymać do kieszeni dukatów i innych różnych środków płatniczych, bez względu na kolor tego papierka i bez względu na kraj, w jakim to by się odbywało, że ja mam to zabronione. I taki mamy obraz
parszywej zmiany, która od już 8 może, czy jakoś tak, od 8 lat pacyfikuje Polskę ta parszywa zmiana. I taki mamy obraz bezprawia, że suweren nie może w te kilka dni, w których za te same czynności służbowe można otrzymać 2 lub 3 razy więcej do kieszeni. I taki dzień właśnie był dzisiaj, który właśnie skończyłem, dość długi dzień. Nikt nie zaprzeczy temu. Nawet dokładnie o godzinie 11:00 taka sytuacja nastąpiła, bardzo szybka, że mogłem przysłużyć się temu miejscu, gdzie te obowiązki moje służbowe wykonywałem. Dokładnie. Na pewno gdzieś tam w horoskopie układ gwiazd na niebie by to odzwierciedlił, że właśnie dzisiaj o 11 rano mogłem się wykazać skutecznie, więc uważałbym, że kieszonkowe dla dzieci byłoby całkowicie uzasadnione, ale ciekawe, kto przeszkadza mi, aby to uczynić. Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki i wszystkie inne konstytucyjne organy władzy, a tym bardziej te jakieś utajone, niejawne, tajne organy władzy, bo też takie mogą być, i oczywiście przestępca, wielokrotny bandyta, długoletni pracownik sądowy Magdalena Kaliszewska, Wrocław. Wstydź się, Magda, wstydź. Wiesz o tym? Więc niniejszym jako suweren, który sprawuje swoją władzę samodzielnie, pozwoliłem sobie powiedzieć do Magdaleny Kaliszewskiej, która zna język angielski: Shame on you, Magda. Shame on you, Magda. Shame on you. Dziękuję za uwagę.